Z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego pragnę wszystkim zatrudnionym w całym sektorze rolno-spożywczym złożyć jak najlepsze życzenia. Bez przetwórstwa niewiele produktów rolnych trafiłoby bezpośrednio do konsumentów. Dlatego Państwa praca, czy to przy przetwórstwie mleka, mięsa, zbóż, owoców i warzyw i wszystkich innych płodów dostarczanych na rynek przez rolników, gdyby nie Wasza praca, to polscy konsumenci nie mogli cieszyć by się tą znakomitą polską żywnością, tą, która jest naszą chlubą, jest naszą radością, dostarcza nam i wiele satysfakcji, bo przecież spożywamy ją codziennie, mamy ją na naszych stołach, ale również jest silnym elementem eksportu polskiej gospodarki. Serdecznie Wam dziękuję, szczególnie za cierpliwość i pracę teraz, w czasie pandemii koronawirusa, gdzie jest trudno i wykonywać pracę i kontaktować się z ludźmi, a przecież od Waszej pracy, od Waszej również ostrożności w tych wykonywanych zawodach zależy ta nieprzerwana taśma, ten łańcuch od pola do stołu, ten, którego efektywność na końcu weryfikują konsumenci zadowoleni, cieszący się tą polską znakomitą żywnością. Życzę Wam wszystkiego dobrego, satysfakcji z pracy, wytrwałości i również przekonania, że dobrze służycie Polsce, dobrze służycie polskiemu rolnictwu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.